Cześć, z tej strony Tropel, a dzisiaj opowiem wam o mega ciekawej i mega przykrej dla mnie akcji, którą od wczoraj żyje cały muzyczny świat i internet. YNW Melly, bo to o nim będę dzisiaj opowiadał, to 19-letni raper z Florydy, który, jeśli mam być z wami szczery, to jest moim ulubionym artystą na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Serio, przy poznawaniu jego twórczości, pierwszy raz od dawna miałem w sobie taką dziecięcą radość, wiecie o co chodzi. Taką samą, jaką miałem, gdy na przykład dawno temu dopiero poznawałem i zakochiwałem się w trapie. Jednak czemu akurat to dzisiaj o nim nagrywam i czemu o nim ostatnio jest aż tak głośno? Już wam wszystko wyjaśniam, jednak najpierw fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym filmem łapkę w górę i fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali ten kanał, jeśli z jakiegoś dziwnego powodu dalej jeszcze tego nie robicie. No dobrze, tak więc YNW Melly. Tak się zastanawiam, jaka część z was już jego słucha. Gość na pewno od początku budzi duże kontrowersje nawet samym swoim stylem. Jednak ja uważam, że gdy ktoś z otwartą głową da mu szansę, to gwarantuje, że doceni jego talent i muzykalność tego chłopaka. No bo serio, nie bez powodu ten gość jest obecnie jeden z najszybciej przebijających się raperów. Ludzie go porównują nawet do nowego Young Thuga. No i coś w tym jest, bo gość ma niesamowitą różnorodność flow i jest bardzo kreatywny. No i jest niesamowicie, po prostu niesamowicie utalentowany muzycznie. Jednak przy tym wszystkim jest jednocześnie też niesamowicie stuknięty. Dobra, to może po kolei, czemu mam takie o nim zdanie? O flow i kreatywności będziecie mogli się sami przekonać, wgłębiając się dokładnie w jego muzykę. Tylko żebyście za daleko nie zabłądzili, bo możecie trafić na coś takiego. No może to już jest trochę przesada, ale co zrobić, jak to tak mi siada. Tak w ogóle to chyba mnie trochę pogięło, że zaczynam wam go przedstawiać od tego traku, ale czekajcie dalej. Dlaczego uważam, że ten gość jest tak niesamowicie utalentowany muzycznie? Chłopak ma po prostu idealny głos. Tak jak się mówi, że w dzisiejszych czasach nie ma muzyki, tylko jest autotune, to ten facet jest tego kompletnym przeciwieństwem. Obczajcie szybko tą nutę. I obczajcie, jak Melly ją nagrywał. Przecież tu naprawdę nie ma różnicy i tak to wygląda z każdą jego nutką, naprawdę. Melvin nie potrzebuje praktycznie żadnej obróbki głosu przy swoich kawałkach, za to na pewno do końca życia będę miał u niego wielki szacunek. Jego kawałek Murder on My Mind uważam, że jest jedną z najlepszych piosenek, jaką kiedykolwiek w życiu słyszałem, serio. Jednak no właśnie, jej tytuł przetłumaczony na język polski brzmiałby Morderstwo w mojej głowie, a już podczas wyjścia tego tracku krążyły różne teorie, o czym on tak naprawdę jest. Jeśli sprawdzicie sobie tekst tej piosenki, to zobaczycie, że jest to opowieść o morderstwie ze strony napastnika. A już jakiś czas temu Melly stworzył piosenkę Mind on My Murder pod ten sam beat, która jest opowieścią chyba tej samej historii, tylko ze strony ofiary. No i właśnie, sam Melly nie do końca chce się zdradzać, o czym ta piosenka jest tak naprawdę. Jednak dawno temu czytałem teorię, że jest ona o jego przyjacielu, którego raper zabił przez przypadek. Jak przez przypadek? A tak, że kolega chciał mu zrobić kawał i go napaść w masce. Tak dla śmiechu. Jednak czujny Melly z naładowaną bronią przy sobie bez wahania zrobił wszystko w celu swojej samoobrony i zabił swojego oprawcę, czyli zamaskowanego przyjaciela. Jak coś, to jest tylko taka teoria, którą wyczytałem w necie, bo podobno Melly o tym opowiadał tylko raz, dawno temu na swoim live'ie, ale jak coś, to nie jest potwierdzone info. Jednak właśnie, tutaj pragnę zauważyć, że Melly jest osobą, która ma naprawdę po prostu świra na punkcie broni. I właśnie dochodzimy do meritum sprawy, bo wczoraj cały świat obeszła wiadomość, że Melly został aresztowany pod zarzutem, uwaga, zabicia swoich dwóch przyjaciół, Sackchasera i Juwego z ich grupy YNW, czyli Young Nigga Words. Chłopaki już to prawda chwilę temu umarli, jakoś nie całe 2 miesiące temu i pierwsze orzeczenie sprawy było takie, że zabił ich przeciwny gang w strzelaninie samochodowej. Jednak policja podobno ma dowody, że tak naprawdę zabił ich największy przyjaciel, YNW Melly, razem z jeszcze jednym kumplem z ich grupy. No i teraz, jeśli rzeczywiście to jest prawda, a z tego co czytałem o śledztwie policji w tej sprawie jest na to duża szansa, to wydarzyła się rzecz tragiczna, która nie dość, że jest okropnym czynem, to jeszcze wyklucza Melly'ego ze sceny rapu na zawsze. No i szczerze mówiąc, jak wczoraj zobaczyłem to info, to złapałem strasznego doła. Tak w ogóle dużym minusem bycia słuchaczem rapu w ostatnich 2 latach zaczyna być to, że artyści, których najbardziej lubisz, po prostu odchodzą. Albo umierają, albo idą do paki. Też to zauważyliście? No i czy też to zauważyliście, że wszystkie te najbardziej utalentowane muzycznie gwiazdy są najbardziej stuknięte? No bo patrzcie, YNW Melly, Trippie Redd też jest nieźle stuknięty, Juice WRLD też miał dużo problemów psychicznych, czy nawet XXXTentacion, którego chyba każdy przeszłość zna. Czyżby to był przepis na sukces? Z drugiej strony, naturalnie, jako że jak mówiłem, jestem ogromnym fanem Melvina, wewnętrznie jakoś to nie mogę uwierzyć. No bo z tego, co obserwowałem ich działalność na przestrzeni ostatnich miesięcy, to cały czas naprawdę chłopaki trzymali się blisko razem. Melvin często nawet o nich śpiewał w swoich nutkach, na przykład tutaj w refrenie.
Tak szczerze, to nie wiem już co o tym myśleć, ale zostawię was z jeszcze jedną ciekawą sprawą. Popatrzcie sobie na to zdjęcie Melvina z takim uśmiechem, wręcz maniakalnym, gdy był zatrzymywany. I tutaj tylko dodam, że ten facet ma na nazwisko Demons. Jak wam się przyjemnie ten film oglądało, to proszę nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, zostawcie również łapkę w górę, a tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.